Dobry wieczór. Witam podczas kolacji owiec tego młodszego stada, który jest na sprzedaż. Takie oto zastosowanie dla moich paśników znalazłem, bo do dużych bel siana się nie nadają, do małych jak najbardziej, no i do zielonki luzem obydwa. Już dzisiaj ten był pusty, tam było troszeczkę, więc przywiozłem świeżej trawy, świeżej, no ona jest kilkudniowa, uwiędnięta, się zaczęły sianokosy, obkaszanie pól naszych oczywiście. Zacząłem też grodzić to świeże pastwisko, więc też tam troszeczkę tej zielonki jest różnego rodzaju, no jako uzupełnienie tego co mają, świetnie się nadaje, chociaż w zasadzie teraz to siano, które mają i słomę, to jest uzupełnienie tej trawy, a zobaczcie jak one się cieszą i tak od kilku dni już tutaj sobie dostają ekstra do paśników. Ja się cieszę, bo paśniki mają zastosowanie do takiej zieloneczki i owce się cieszą, bo dostają. Na ziemię to jednak dużo marnują, a tutaj sobie ogarniają temat znakomicie. Tam mają ten drugi paśnik, jak widać. Na razie nie jest oblegany, ale na niego też przyjdzie pora. Co tutaj jeszcze powiem? Aha, no cały czas zachęcam do kupna baranków kameruńskich na stół, że tak powiem, okolice lipca, sierpnia. Jarek oraz kilka sztuk pierwiastek tutaj mamy, które są na sprzedaż. Chociaż w zasadzie ile zostało na sprzedaż, to dokładnie w tej chwili nie wiem. Jutro będę robił, że tak powiem, research dokładniejszy statka, bo 10 sztuk jarek już zostało, że tak powiem, zamówionych, zaklepanych i one w zasadzie są już sprzedane. I jutro jest ten dzień, w którym ja je będę odseparowywał od tego stada i będą szły do stada głównego, tam, które się wyleguje. Może widać? Widać troszeczkę. Leżą elegancko, odpoczywają po całym dniu na pastwisku. Także te 10 jutro trafi do stada, ponieważ pani Kasia, którą pozdrawiam, zażyczyła sobie, aby były zakocone naszym Bogu miłym. Także tak to się będzie miało. No to tyle chyba. O. Jak już zrobię przerzedzenie, będę wiedział na czym stoję, ile co mi zostało, to znowu nagram i coś wrzucę i powiem wszystko dokładnie co i jak. No zobaczcie jakie zadowolone, elegancko. No dobra, pozdrawiam serdecznie, cześć.